Wysoki Sądzie, wniosek o ukaranie skierowany przez komendanta rejonowego Policji Warszawa 1 przeciwko Zbigniewowi Bajkowskiemu popiera w całości. W ocenie oskarżenia bezspornie został udowodniony fakt, że obwiniony w dniu 10 marca 2017 roku w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 48 na 50 na elewacji Pałacu Prezydenckiej po przyjściu rzutnika umieścił napis o treści "Zdradza ojczyznę, kto łamie najwyższe prawo". Powyższe zostało potwierdzone zarówno w trakcie przeprowadzonych czynności wyjaśniających, jak i w toku przewodu sądowego. Fakt wyświetlenia wskazanych treści kwestionuje również sam opiniony. Wskazać należy, że przedmiotem ochrony artykułu 63a paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń jest m.in. porządek w miejscach publicznych. Ale nie tylko. Przepis ten chroni również prawo do decydowania przez właściciela zarządzającego danym miejscem o sposobie jego wykorzystania. W tym przypadku decydowanie o tym, co na elewacji pałacu, budynku Pałacu Prezydenckiego będzie umieszczone. W artykule 63a paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń ustawodawca penalizuje zachowanie polegające na umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, między innymi napisu. W ocenie oskarżenia zachowaniem swym obwiniony wyczerpał wszystkie znamiona zarzucanego mu czynu zabronionego. Przy użyciu rzutnika umieścił na elewacji Pałacu Prezydenckiego napis. Bez znaczenia przedmiotowej sprawie jest to, że nie dokonał on bezpośredniej ingerencji w substancję elewacji budynku. Zresztą gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia zależnie od wartości z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa polegającego na uszkodzeniu mienia. Ponadto, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, znamie czasownikowe umieszczać oznacza umiejscowienie, ulokowanie w jakikolwiek sposób, a zatem także poprzez dokonanie projekcji, jak uczynił to w dniu 10 marca 2017 roku obwiniony. Niewątpliwie elewacja Pałacu Prezydenckiego nie jest miejscem przeznaczonym do umieszczenia jakichkolwiek ogłoszeń napisów. Ponadto zarówno w toku czynności wyjaśniających, jak i przewodu sądowego ustalono, że obwiniony umieścił napis bez zgody zarządzającego budynku Pałacu Prezydenckiego. W przedmiotowej sprawie istotne jest to, że dla bytu tego wykroczenia nie jest konieczne wyrażenie sprzeciwu przez zarządzającego danym miejscem. Wystarczy, że sprawca takiej zgody nie uzyskał, bądź nie podjął żadnych działań czynności, aby ją uzyskać. Obwiniany w chwili popełnienia czynu miał świadomość jego bezprawności. Jednak pomimo to, jak wskazał w toku przewodu sądowego, realizując swoje uprawnienie do wyrażenia poglądów, czynił to ze świadomym naruszeniem porządku prawnego. Ponadto obwiniany w toku przewodu sądowego nie wykazał skruchu, wręcz przeciwnie, chętnił się swoim czynem. Wysoki Sądzie, czyn obwinionego musi się spotkać z właściwą reakcją wymiaru sprawiedliwości w postaci uznania go winnym, popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzenia mu adekwatnej kary. Brak takiej reakcji będzie oznaczał przyzwolenie na znaczną ingerencję w prawo własności, a nadto może doprowadzić do sytuacji, w której każdy niezadowolony obywatel będzie miał prawo, możliwość publikowania, manifestowania, tudzież umieszczenia swoich poglądów, na przykład na elewacji budynku Pałacu Prezydenckiego, a także zapewne i w innych, coraz bardziej kontrowersyjnych, wzbudzających emocje i zainteresowanie miejsca. Obwiniony, aby zamanifestować swoje poglądy, miał do dyspozycji wiele środków zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym. Jednak świadomie wybrał sposób wykraczający przeciwko temu porządkowi. Wobec powyższego wnoszę o uznanie Zbigniewa Bajkowskiego winnym popełnienia zarzuconych mu czynów, a mając na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez obwinionego, a także jego postawę po popełnieniu czynu, jak i w trakcie przewodu sądowego. Wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 500 zł. W ocenie oskarżenia kara ta będzie karą sprawiedliwą i adekwatną do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Spełni też funkcję w zakresie społecznego oddziaływania, rozumianą jako odstraszanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wysoki Sądzie, ja proszę o uniewinnienie pana Zbigniewa Bajkowskiego z powodów dość oczywistych. Pan Bajkowski nie zrobił nic złego. W takim ogólnoludzkim rozumieniu czasownika czyni zło, a zwłaszcza nie zrobił nic, co byłoby sprzeczne z prawem. Uważam, że sąd powinien ustalić, że pan Bajkowski zachowywał się nie tylko odważnie, ale i mądrze. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja w ramach tego procesu nie będę się domagał od Wysokiego Sądu
aby Wysoki Sąd przesądził, bo przecież oceniamy zachowanie pana Bańkowskiego, żeby Wysoki Sąd przesądził czy, a jeśli tak, ile razy, w jaki sposób pan prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję. Ja natomiast proszę, żeby z pola widzenia sądu nie uciekł taki oto oczywisty fakt, mianowicie, że w procesie karnym, wtedy kiedy proces w sprawie o wykroczenie jest procesem karnym, że w procesie karnym, wtedy kiedy mamy oceniać czyjeś umyślne działanie, a pan Bańkowski twierdzi z podniesioną przyłbicą, że działał z premedytacją, w sposób umyślny, my żadnych faktów, jeśli chodzi o to zdarzenie, nie kwestionujemy. Otóż najciekawszym problemem jest proces motywacyjny. Dlaczego sprawca czynu o formalnych znamionach przestępstwa albo wykroczenia podjął decyzję, że zrealizuje takie, a nie inne działanie? Na wstępie chciałbym zaznaczyć, i tu posłużę się ulubioną formułą panów posłów Morawieckiego seniora i pana posła Piotrowicza, że ten budynek należy do suwerena. To nie jest ani własność pana prezydenta Andrzeja Dudy, to nie jest również własność kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, to jest własność nas wszystkich, no więc jak wszyscy, to wszyscy. Jeżeli to jest tak, że w jakiejś części Ląkowej własność pana Zbigniewa Bańkowskiego, no to powiedziałbym, że stosunek do tego budynku możemy mieć trochę inny niż stosunek do mojego skromnego domu na Mokotowie, który stanowi moją własność. To są dwie zupełnie różne bajki. I teraz chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę zastanowili się i poddali analizie to, co pan Bańkowski na tym budynku wyświetlił. A pan Bańkowski wyświetlił na tym budynku przy pomocy laserowego rzutnika, który w żaden sposób nie mógł uszkodzić tego budynku. I w momencie, w którym pan przycisnął przycisk off, ów napis zniknął. Pan Bańkowski wyświetlał napis następujący. Zdrada ojczyzny to łamie jej najwyższe prawo. Ja chciałbym zwrócić tylko uwagę, że w tym napisie nie ma nic wulgarnego i w tym napisie nie ma nic obraźliwego, w tym napisie nie ma żadnej groźby. W tym opisie wyrażona jest pewna opinia, albo coś więcej, ale o tym coś więcej to ja będę mówił w dalszej części wystąpienia. Rzeczownik zdrada. Bardzo ciekawe, jaki jest desygnat pojęciowy rzeczownika zdrada. Zdrada, Wysoki Sądzie, to słownikowo świadome złamanie przysięgi. Działanie przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także jawna lub skryta ich negacja. Człowiek dopuszcza się zdrady, określany jest mianem zdrajcy. Czy konstytucja jest najwyższym prawem? Jest najwyższym prawem. W tym kraju konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest niewątpliwie najwyższym prawem. I teraz, zdając sobie sprawę z tego, że w zasadzie nasza procedura karna nie przewiduje pytań kierowanych przez obrońcę do sędziego, to ja rzucę takie pytanie w próżnię. To będzie tak zwane pytanie retoryczne. Mianowicie, pytanie brzmi w sposób następujący. Czy pan, panie sędzio, zgadza się z twierdzeniem in abstracto, że zdradza ojczyznę ten, który łamie jej najwyższe prawa? Bo ja powiem tak, gdyby się okazało, że pan się nie zgadza z tym twierdzeniem, ja nie odnoszę go do prezydenta Andrzeja Dudy, ja to pytanie rzucam w próżnię. My mieliśmy już iluś prezydentów, będziemy mieli iluś prezydentów, w związku z czym ja mówię o osobie, która jest niezdefiniowana. I pytanie brzmi, czy prezydent, który łamie konstytucję, zdradza najwyższe prawa? Ja uważam, że łamie. Dlaczego? No dlatego, że składa przysięgę na konstytucję. Przysięgał, że konstytucji będzie przestrzegał. Odwołam się, nie będę wyliczał nazwisk, bo nie chcę nikomu jakby szkodzić, ale Wysoki Sąd, który śledzi publikacje i zna te wypowiedzi z urzędu, zna tę całą listę wielką profesorów konstytucjonalistów, łącznie z profesorami akademickimi, nauczycielami akademickimi z macierzystej uczelni prezydenta Andrzeja Dudy, którzy twierdzą i udowodnili to,
że pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie złamał konstytucję. Ja tylko przypomnę, że do daty przyjmu panu Andrzejowi Dudzie zdarzyły się następujące zachowania, które mogą zostać potraktowane jako złamanie konstytucji. Odmówił przyjęcia przysięgi przez prawidłowo wybranych członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaprzysięgł dublerów wybranych na obsadzone miejsce. Podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Podpisał pakiet ustaw sądowych i ustaw o Sądzie Najwyższym. Przepraszam, ale ułaskawił niewinnego. Te działania są kontynuowane, ponieważ one może nie stanowią naruszenia konstytucji, ale różnego rodzaju podpisy pana prezydenta mają prawo usprawiedliwiać działania obywateli niezadowolonych z takich działań. To klasycznym przykładem jest podpisanie ostatnio ustawy o IPN-ie i dzisiejsza wycieczka szefa gabinetu kancelarii prezydenta, który jedzie chyba, przepraszam, ze spuszczonymi uszami, wyjaśniać, co takiego się wydarzyło, że w Departamencie Stanu zapanowała powszechna niechęć do tego, żeby Biały Dom był odwiedzany przez naszego prezydenta. Pan Bajkowski, krótko mówiąc, człowiek, który ogarnia to, co się dzieje w tym kraju, bo ma prawo do tego, ma prawo się tym zajmować. Działa w oparciu o przepis artykułu 54 Konstytucji, który każdemu z nas zapewnia wolność wyrażania swoich myśli i poglądów. Pan Bajkowski również ma świadomość tego, że istnieje Europejska Konwencja Praw Człowieka, która ma nie mniejsze znaczenie w Polsce, bo jest ponadustawowa, nie jest ważniejsza od Konstytucji, ale jest ponadustawowa, która każdemu z nas zapewnia prawo wolności wyrażania opinii. I teraz ja już wiem, że ja o tym mówiłem w tym samym składzie, na tej samej sali czas jakiś temu, ale chciałbym zwrócić uwagę, że konstrukcja wykroczenia zawiera w sobie pewne elementy materialne i formalne. Przepis, który artykuł 1 Kodeksu Wykroczeń mówi o tym, że wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy. To jest tak zwany element materialny. I wskazówką do tego, jak należy oceniać taką szkodliwość czynu, niech będzie wyrok Sądu Najwyższego. Tutaj się kłania zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu, która, przepraszam, ale w niektórych sytuacjach doznaje ograniczenia. Mianowicie chciałbym wspomnieć o dwóch wyrokach Sądu Najwyższego, który w dwóch procesach rehabilitacyjnych wyraźnie stwierdził, przepraszam, ale teraz zacytuję, czyn nie jest szkodliwy społecznie, jeśli jest niebezpieczny dla grupy sprawującej władzę, ale nie jest niebezpieczny, a nawet jest wskazany dla całego społeczeństwa. No więc ja się pytam, jeśli mamy do czynienia z prezydentem, który łamie konstytucję, jeśli mamy do czynienia z obywatelem, który widzi, że dzieje się to na jego oczach, to czy ten obywatel, któremu konstytucja gwarantuje prawo wyrażania poglądów, który zgodnie z Europejską Konwencją ma prawo wyrażać takie poglądy, czy on dopuszcza się czynu społecznie szkodliwego, jeśli na pałacu, w którym tymczasowo pracuje i mieszka pan prezydent, umieszcza napis Memento Przestrogi. Ja chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Sądu, że w 1516 roku, a dokładnie, przepraszam, w 1517 roku, bo to było poprzedzone wcześniej długimi działaniami i korespondencją z właściwymi osobami, zwierzchnikami, 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze niejaki Marcin Luther przybił kilkadziesiąt tez, a nawet sto ileś tez. To były tezy tak zwane odpustowe, to znaczy Marcin Luther widział, co się dzieje z Kościołem, jak się frymaczy pewnego rodzaju wartościami, jaki jest upadek pewnych wartości.
Przepraszam, ale ja nie przypominam sobie, żeby Marcin Luther, od którego zaczęła się historia protestantyzmu, którego poglądy i zasady wyznawania religii w stosunku do Boga, uproszczone w stosunku do reguł obowiązujących w Kościele rzymskokatolickim, żeby Marcin Luther odniósł jakąś karę. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Sądu, to jest rok 539 przed Chrystusem, uczta Baltazara. Są tacy, którzy twierdzili, że Księga Daniela jest księgą napisaną przez autora i nie koresponduje z faktami, które zostały w niej opisane. No ale potem angielscy badacze, którzy przekopywali Bliski Wschód, odnaleźli napisy, z których świadczyło, że król Baltazar rzeczywiście żył. Otóż to jest, bo jak Wysoki Sąd wie, Żydzi często walczą o wolność, chyba częściej niż inne narody. W każdym bądź razie ów Baltazar był cieniem, życielem narodu wybranego. I któregoś dnia, w 539 roku przed Chrystusem, podczas uczty Baltazara, tajemnicza ręka za plecami króla wymalowała napis następującej treści. Mene, mene, tekel, fares. Zastrzegam, są różne źródła, podają różne brzmienie. Mene to znaczy Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel, zważono cię i okazałeś się zbyt lekki. Fares, ufarsin, różne źródła podają, twoje królestwo uległo podziałom, oddano je Medom i Persom. Po polsku, tak jak to się przyjmuje, tłumaczy, to znaczy policzono, zważono, rozproszono. Memento, przestroga. To, co umieścił pan Andrzej, pan Zbigniew Bajkowski na Pałacu Prezydenckim, to jest nic więcej jak tego rodzaju memento. Oczywiście ja nie życzę panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie losu Baltazara, wręcz przeciwnie, życzę mu, żeby dożył później starości otoczony wnukami. Życzę również, żeby w kolejkach linowych nie malowano mu nad głową Mane Tekel Fares, żeby mógł spokojnie jeździć na nartach. Natomiast życzę mu również, żeby nauczył się przestrzegać konstytucji i dlatego wnoszę o uniewinnienie pana Zbigniewa Bajkowskiego. Dziękuję.